wam, kochani. Witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj przygotowałam wam testy. Testy podkładów wam obiecałam, w związku z tym będzie tego troszeczkę. Chyba z 3 podkłady mam do przetestu. Nie, więcej, bo mam całą też jedną markę i tam też jest podkład do przetestowania, także sobie może poodkrywamy jakieś perełki kompletnie nieznane. Starałam się kupować takie podkłady, których raczej nie znacie, których ja nie znam też. Dla mnie też to będzie nowość. I tak na przykład, słuchajcie, dzisiaj mam Code 8 markę, Radiate Beauty Balm, czyli to nie do końca jest podkład, to jest jakiś taki balsam bardziej koloryzujący do twarzy. I słuchajcie, opis, co to ma robić, będziecie, znaczy informacje o tym podkładzie będą w opisie tego odcinka, także tam zapraszam was, żebyście przeszli. I nie mogłam się powstrzymać, słuchajcie, kupiłam Valentine's Exclusive Natasha Denona. Ona jest już z pędzelkiem. I ten pędzelek też dzisiaj użyję. Całkiem fajny pędzelek, słuchajcie. Naprawdę, bardzo fajny pędzelek. No, może być fajne. No i tutaj mamy tak wyglądającą paletkę. Także zaraz nią sobie zrobię makijaż. Może tak otworzę wam, żebyście sobie lepiej zobaczyli kolory. Są niejednoznaczne. Coś na bazie trochę brzoskwiniowej, trochę fioletowej. No, nie do końca jednoznaczne, zobaczymy. Zaraz będziemy robić ten makijaż i zrobimy sobie najpierw właśnie makijaż oczu, ale do tego wszystkiego zapraszam was i mam nadzieję, że będziecie się świetnie ze mną bawić. Dobra, słuchajcie, to zaczynamy. Nie wiem, co jest, ale oczywiście już moje... no tutaj mi się coś zdarło. Moje oczy już mnie pieką, powieki. Nie wiem naprawdę, co się ostatnio dzieje z nimi. Ale to nic, nie tym się będziemy zajmować, tylko makijażem, słuchajcie. I co by tu zrobić? No będziemy sobie to robić gradient. Zobaczymy, jak ten pędzel. Bardzo chyba spoko, słuchajcie. On jest taki płaski, ale jest odpowiednio fajnie miękki. Ja nie lubię krótkich trzonków, to jest ogromny u mnie minus, ale no przecież nie zrobiliby wielkiego opakowania tylko po to, żeby o normalnym trzonku pędzelek włożyć, więc jest to dla mnie oczywiście zrozumiałe, ale ogólnie mówię, że w użytkowaniu nie lubię jakoś tak tych krótkich pędzelków. Dlatego też nie mam takiej wersji, słuchajcie, pędzelków turystycznych. Są takie, na przykład Real Techniques ma taką turystyczną wersję. W ogóle właśnie miałam was zapytać i koniecznie mi napiszcie, kochani, co wy, czy ktoś z was ma pędzle Real Techniques i co wy o nich myślicie? Jak najlepiej, żeby mi napisały to osoby, słuchajcie, które mają Real Techniques, ale mają też inne. O, zdziera się. Ostatnio to mam takie problemy, naprawdę. Koniecznie mi napiszcie, te osoby właśnie, które mają takie porównanie, czy może Real Techniques jest, nie wiem, wygodniejsze, oprócz tego, że pięknie wyglądają, bo to ja wiem, że one cudownie wyglądają wręcz. Ale właśnie interesuje mnie, czy one oprócz tego, że pięknie wyglądają, to są też, no wiecie, wspaniałe w użytkowaniu, że nie wiem, super się blendują cienie i tak dalej, nie? No tu już jest ta precyzja, niestety w tym pędzelku, chyba przez to, słuchajcie, że ten trzonek jest taki. Ja już nie mogę tego do końca dobrze wyblendować. A to by było fajne mieć od razu taki mały pędzelek i wziąć tylko w podróż Nataszę i lecieć z tym. Ale jakoś chyba nie do końca to widzę. Wracam do tego jasnego cienia.
i po prostu to jeszcze próbuję rozblendować, żeby było idealne przejście, bo jakoś tak tym pędzelkiem już te ciemne się tak nakładają, może zbyt intensywnie, nawet nie wiem jak to powiedzieć, tak mi się wydaje, że troszeczkę zbyt intensywnie to wyszło, nie? No niby dobrze, ale z drugiej strony... Dobra, więc wezmę sobie teraz, słuchajcie, taką małą kulkę i wezmę najciemniejszy cień. O, było myte i jeszcze nie. Jeszcze nie ruszałam tego pędzla, więc był taki zbity. I teraz go tutaj staram się wpracować w bardzo taki naturalny sposób. Dosłownie tylko delikatne przyciemnienie i osyp jest, z tego co widzę, ale Nataszy wybaczam wszystko, bo dla mnie to jest majstersztyk, jeżeli chodzi o cienie. Ja po prostu uwielbiam. I nie mam żadnej midi palety jej, ale właśnie mam te, jakby bardziej się zajęłam kolekcjonowaniem sobie tych palet jej małych, bo są dla mnie zdecydowanie praktyczniejsze, bo to jest taki zbiór, słuchajcie, one się tak podobnie nazywają często jak te palety duże i one mają wyłuskane najlepsze, mam wrażenie, cienie i błyski do tych mini paletek i to jest taka kwintesencja z palety tej dużej, nie? Widać. Słuchajcie, patrzcie, jak trzy kolory można dać, jak będzie widać, jak one są bardzo, kurczę, różne tonacyjnie i jak to przyciemnienie fajnie wychodzi. No, to uwielbiam po prostu i tak mogę sobie dokładać i się nie robią plamy i się nie ściąga cień żaden. No bajka, po prostu bajka. Także lecę z tym. Tylko dosłownie tak, słuchajcie, trochę przyciemniam. Na resztę pójdzie błysk, bo chcę wszystkie cienie wykorzystać. Więc tak, biorę pacynkę, słuchajcie. Tak, będę teraz pacynkami tylko chyba malowała błyski. Biorę ten taki ciemny, błyszczący. Patrzcie, jak się pacynką nakłada. Widzicie? Po co się męczyć? Palec nieidealnie gdzieś wejdzie. Tu nie ma żadnego męczenia. Bierzecie pacynkę i lecicie z tym z błyskiem. Że o, to jest mój teraz must have. Nakupowałam sobie, słuchajcie, też tych pacynek. Właśnie, bo sobie pomyślałam, że naprawdę to jest najlepsze wyjście. Teraz biorę sobie drugą stronę. I tym różowym, jasnym. No tutaj trochę bardziej poszło tym cieniem, ale to nic. Piękny jest. No. Piękne. Serio. Teraz trzeba to jakoś połączyć. Naprawdę, słuchajcie, praca tymi pacynkami. Fakt, że się osypuje, ale z palca też by mi się osypało. Więc co za różnica, nie? Tutaj trochę wbiję. No i już. I to jest Valentine's Day. Można powiedzieć, że to jest Valentine's Day, no. Tu mam jeszcze tak niedopracowane. Co mi jeszcze tu? No i dobra, słuchajcie, lecę teraz z korektorem i korektor, jaki dzisiaj użyję, no mam podkład, ale nie mam korektora, więc korektor, jaki dzisiaj użyję, to będzie Shiseido. To jest taki mój niezawodny, niezawodziak. Naprawdę uwielbiam go, serio. Dobra, i biorę do tego pędzelek. Poczekajcie. To nie.
Może gdzie jest mój pędzelek? Jest, mam pędzel i teraz staram się go w miarę wbić. On kolorystycznie mi chyba nie będzie pasował, ale wykończeniowo tak, i dlatego zawsze mam taki dylemat, bo widzę przynajmniej w tej buteleczce, że ten podkład jest, należy do tych jasnych, no ale cóż, jak się ma ochotę na jakieś wykończenie, przede wszystkim on, wiecie, zastyga i ja sobie mogę, na przykład nie muszę przypudrowywać go od razu, mogę sobie poczekać, mogę sobie nałożyć podkład i nic się tutaj nie stanie, bo on mi zaraz zastygnie. Więc uwielbiam go. A słuchajcie, miałam podkład z tej serii Shiseido Synchronic Fresh, jak to się nazywa? Jest tutaj gdzieś? Shiseido Synchro Skin Self Refreshing. Miałam z tego właśnie też podkład. To jeszcze nie było, nie za czasów YouTube'a, tak po prostu sobie też często jakieś właśnie takie podkłady testowałam i on był tragiczny dla mnie, słuchajcie. Był po prostu tragiczny, więc się go pozbyłam, dlatego już jak miałam YouTube, to też go nie widzieliście u mnie, bo się po prostu pozbyłam. Dobra, ale co z tym podkładem, jestem jego mega ciekawa. Czekajcie. Strasznie żółty. Niestety. Boże, uwaliła mi się bluzę. Nie wiem nawet kiedy. Przy jedzeniu chyba. Boże, jaki biały. To nie jest podkład, słuchajcie. No, on się nie połączy z tym korektorem. Bo to nie jest podkład. To jest... I on znika, widzicie? To jest właśnie balsam koloryzujący, delikatnie. Natomiast to nie jest... W moim odczuciu to nie jest podkład, ale z drugiej strony... Nie, w ogóle nie można go dołożyć tego koloru. To jest dokładnie balsam, natomiast to nie ma nic wspólnego. Patrzcie, on znika, wtapia się kompletnie. Więc jego w ogóle nie widać. I nie ma znaczenia jego kolor, tak naprawdę, słuchajcie, bo jego nie widać. Mam takie poczucie, jakbym nałożyła pielęgnację. Błyszczę się. Mocno jestem rozświetlona, tak jakbym właśnie nałożyła jakąś pielęgnację, ale nie, ale nie podkład. No, nawet nie mam co wklepywać, nie, tutaj po prostu to nic nie zrobiło, nic nie dało, oprócz tego, że wyglądam, jakbym miała wypielęgnowaną twarz. Zgrał się w miarę nawet ten korektor w jakiś sposób, nie wiem jaki, czyli jakiś kolor musiał być dorzucony, no ale tak jak widać, ja go dorzucam, a on mimo wszystko dalej, proszę was, ale tutaj ciągle mam coś do zdjęcia, to przez te płatki. Dobra, no trzeba to przypudrować i zobaczymy, ale to nie wytrzyma, bo to mi przypomina, słuchajcie, Ilia Serum. Właśnie taka sama formuła, że tak dorzucasz, dorzucasz, dorzucasz i on się tak wtapia jak pielęgnacja. I to jest też moim zdaniem pielęgnacja, a nie... to nie jest po prostu podkład, to jest pielęgnacja. Według mnie. No ale dobra. Jest jak jest. Puder, jaki zużyję, to Holika Puri Por. I to jest już ostatnie moje, słuchajcie, użycie. Już więcej nie mam. Ta już puste pudełeczko. Dobra, i lecę z tym. Nie wiem, czy to w ogóle... No ale dobra, tak wyświecać się to też nie chcę.
więc dzisiaj użyję sypkiego konturowania, bo już też dawno nie używałam, ostatnio tylko użyłam. Tak mam wrażenie, słuchajcie, że ściąga mi ten puder jeszcze, nie ma co ściągać, ale oprócz tego, że ściąga mi połysk, to i ściąga ten produkt jakby trochę, nie wiem. Nie wiem. Ostatnio nie biorę w ogóle swojego lustereczka, powiedz przecie. Muszę je trochę odczyścić. Tu nic nie ma. Cała moja skóra prześwituje. Cała prześwituje. Tu po prostu najlepsze krycie ma korektor. I nic innego. Tego podkładu tu w ogóle... Serio nie ma, o, skóra mi złazi. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to nie jest wina retinolu. Tego, wiecie? Patrzcie, tu mi skóra złazi, tu też. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Znowu mam jakieś problemy skórne, znowu się tym muszę zająć chyba. A już było tak super. Dobra, jest jak jest. Robimy, zasetuję sobie oczy. Słuchajcie, oczy sobie zasetuję. Feel the powder Claresy. Oczywiście mega delikatniusio. I jak coś trzeba, no to jest zastygnięte. Tutaj nawet nie mam czego prasować. To jest zastygnięte. Dobra, i teraz, Boże, wszystko jest w tych pudrach, słuchajcie, wszystko, wszystko jest w tych pudrach, serio. Dokończę sobie dolną powiekę i teraz dolną powiekę, nie wiem, czy robić tym pędzelkiem, bo teoretycznie on mógłby być nawet dobry. Dobra, wiecie co, wezmę malutki pędzelek, taki naprawdę malutki, ale to jest Jessup Mool 18 i biorę ten ciemny i nim tutaj sobie troszeczkę dosłownie delikatniusio przyciemnię. No wszędzie mi skóra złazi. Dziwne, no mam 0,5 retinol już i nie wiem, czy to jest już za silne, czy o co chodzi, czemu mi tak skóra wszędzie złazi, no tu to w ogóle masakra. Muszę się tym zająć, kochani, muszę się dowiedzieć, o co chodzi. Biorę teraz ten taki kolor pośredni i też tylko kawałek, bo reszta pójdzie ten jasny. Tu już błysku żadnego dodawać nie będę, tylko teraz pójdzie ten jaśniutki, o. I tu. Myją, mi się ta paletka podoba. A jest różowa. Fajna. Natomiast pędzelek, wiecie, pozostawia wiele do życzenia. Tak bym powiedziała, ten pędzelek. Dobra, czekajcie, ja sprzątnę ten puder trochę i... no, przydałoby się zrobić dzisiaj jakieś konturowanisko, ale nie wiem czym. I nie podpowiecie mi oczywiście, czym mam je zrobić. Więc użyję, słuchajcie, chyba tej palety Hehan, bo nie możecie mi podpowiedzieć, no. Nie możecie mi podpowiedzieć, to muszę sama zdecydować. Więc wezmę sobie... Taki, to jest Rossmanowski. To wam zresztą w którymś z filmów mówiłam. Boże, znowu katar dostałam, a przed chwilą nic nie było. W
wszystko wygląda ciemno. No bo alcinę powinnam użyć, bo tutaj nie ma żadnego krycia. Słuchajcie, cała moja skóra prześwituje, więc tutaj jakby... Serio, nic nie ma. Nawet nie wiem, po co takie coś nakładać, wiecie, bo kremy BB mają większe krycie niż, kurczę, taki... Niby to tak stricte podkładem się nie nazywa, bo balsam oni to nazywają, ale kryją, ale nie kryjący, tylko koloryzujący. No ale co on skoloryzował? Nic. Plusem jest to, że wyglądał strasznie jasno, a już tak jasno nie wygląda. O, takie tylko szybkie. Już tak jasno nie wygląda, więc to jest niby plusem, ale... Nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, nie jestem zadowolona. To chyba po mnie widać standardowo. Tylko róż może to, słuchajcie, uratować. Róż jest tonacyjnie bardzo podobny do cieni, właśnie z tej paletki Han. Glow Nude Palette. Bardzo jest to tonacyjnie podobny, dlatego tak sobie pomyślałam, że może on naprawdę być spoko. I wezmę ten rozświetlacz, który jest bardzo dziwnym rozświetlaczem, ale dobrze wyglądającym, ale mimo wszystko dziwnym. O podłożu różowym, takim się wydaje, że bardzo ciemnym, no ale tego ciemnego różu nie widać już na... tutaj, nie? Na tych kościach policzkowych. Ja jeszcze go sobie doklepię, żeby on bardziej naturalnie wyglądał. Dobra, słuchajcie, zrobię sobie brwi, rzęsy wytuszuję i do Was wracam za moment. Podsumujemy chociaż paletkę, a do podkładu, no to oczywiście jeszcze wrócę. Dobra, słuchajcie, wracam do Was. Wiem, brwi wyglądają karykaturalnie, ale zrobiłam je tym. Bo chcę tego używać, ale właśnie cały czas mam mieszane uczucia co do tego szablonu. Generalnie tu jest kształt bardzo dobry. Jak przykładam, to idealnie się z włoskami moimi pokrywa, ale są za grube. To wygląda tak karykaturalnie, tak nie mojo, nie ja. Fajnie jest to, że ja je wyrównuję tym szablonem, że one nie wydają się już takie asymetryczne. To jest rewelacja i dlatego chcę z tego korzystać. Kupiłam też drugi kolor, słuchajcie, z tego. I nie było żadnego koloru blond, tylko był ash brown. To jest medium brown, a taki wcześniejszy to był ash brown. Zobaczymy, jak ten ash brown, bo ash mi się kojarzy z szarością. Więc nie wiem, czy to będzie coś dobrego. Natomiast to, jeżeli chodzi, słuchajcie, o rzęsy, no to oczywiście Art Deco, ostatnio Gosz jest przeze mnie strasznie męczona. Bardzo mi się podoba, jak one wyglądają. I Guess. A na usta jest konturówka i pomadka NAM. I to jest, słuchajcie... NAM Iconic Matte Lipstick i konturówka jest dokładnie taka sama i taki sam kolor. Z testem podkładu do Was wrócę, natomiast jeżeli chodzi o paletkę Nataszy, ja nie powiem, chyba, nie wiem, nie zdarzy się, żebym powiedziała o Nataszy złe słowo. Naprawdę jest to jedna z marek, lepiej, która wykonuje cienie w najlepszej jakości, w super formułach, błyski strasznie mi jej pasują, maty rewelacyjnie się z tym pracuje. Może ten pędzelek taki jest, wiecie, nie do końca, bo fajniej by mi się to nałożyło tym moim pędzelkiem, ten drugi kolor, tak troszeczkę za mocno i on przytłumił mi tam ten jasny i tak naprawdę ten ciemny nie do końca też miał szansę się wybić, jak już go nałożyłam swoim pędzelkiem, ale generalnie rzecz ujmując, no, kolekcja jakby rośnie, a najfajniejsze jest, słuchajcie, to, że poza Wami bardzo często mieszam te paletki i wykonuję sobie nimi makijaże, biorąc różną paletkę i mieszając,
ze sobą kolory. I mam już te paletki trzy, to jest z kalendarza, ale to jest najlepsza nudowa paletka. To jest w ogóle nawet chyba... to jest Monroe El Coco. Tak, to są z tej nudowej takiej paletki. Tu są takie chłodniejsze cienie, tu są fiolety, tu są bardziej pomarańczo-róże, bym powiedziała to. I ten nude ciepły, już znaczy bardziej może neutralny, i ja to sobie mieszam i robię, na przykład biorę przyciemnienie tym ciemnym, ale już rozdymienie którymś z róży albo z fioletów jaśniejszego, i uwielbiam po prostu, więc dla mnie to jest fantastyczna też zabawa. Takie dwie paletki nie zajmą Wam dużo miejsca, a zrobicie nimi mega dużo różnych makijaży. Co do tego, wrócę do Was, ale nic dobrego z tego nie wyjdzie. No, tu nie ma krycia. Pięknie skóra wygląda, nie można powiedzieć, że nie. Bardzo, naprawdę bardzo fajnie. Mam jakieś takie strasznie suche miejsca. Muszę się tym w ogóle zająć, naprawdę. Ale ogólnie cera wygląda dobrze, tylko nie jest przykryta. Ja widzę po prostu całą swoją skórę, nie? Wszystkie niedoskonałości. No nie jest wygładzona 100%. Ale ogólnie dajcie znać, jak Wam się makijaż podoba. No i co? I wracam do Was. Wy mnie widzicie już, a ja wrócę do Was za jakieś 9-8 godzin. No i tyle. No, także do zobaczenia. Siema. To jestem. Wróciłam z długiego spaceru. Jestem trochę zgrzana i zmęczona, ale zawsze chętnie do Was wrócę z feedbackiem. No jak widzicie, tłuszczę się, ale ja się tego spodziewałam, słuchajcie, bo ja już widziałam podczas nakładania, że oprócz tego, że to jest taki tłuszcz, to nic innego to nie jest. Mało tego, też to się tak wyciera i tak ogólnie wygląda, no, tak jakbym olej sobie jakiś na twarz wylała, ale tu wygląda bardzo ładnie, nieskazitelnie, także nie jest to jakoś na całej twarzy, też nie na całym czole. O, teraz właśnie czapkę zdjęłam, widzicie. Generalnie Wam powiem, że nie chciałabym tego balsamu do twarzy skrytykować. Po pierwsze dlatego, że się nazywa Beauty Balm, a nie podkład. Po drugie dlatego, że bardzo dobrze się w nim cały dzień czułam. I czasami jest, słuchajcie, coś takiego, że jest taka tłustość, która powoduje dyskomfort, że człowiek chce zmyć makijaż. Ja jakby w ogóle, mimo że się tłuściłam, to ta tłustość nie dawała mi takiego poczucia brudu, dyskomfortu, że ja coś muszę z tym zrobić, a te brwi to są przekomiczne dzisiaj. Mam nadzieję, że mnie nie zhejtujecie jakoś strasznie za nie, no po prostu chcę się bawić tym stemplem i ciągle szukam, jak tu w ogóle za pierwszym razem wyszło mi perfekcyjnie, za pierwszym razem przy tym pierwszym filmie wyszło petarda, później zrobiłam sobie drugi raz, słuchajcie, te brwi i też wyszło super. Tylko po prostu ja nie wiem, czy to mam doklejać do twarzy, czy coś, żeby tak mieć większą kontrolę na tym, ale podoba mi się szybkość załatwienia tematu brwi, więc naprawdę bardzo fajne jest to. Także ja nie chciałabym, wracam, nie chciałabym skrytykować tego, dlatego że to się nie nazywa podkładem, nazywa się to balsamem, jest to nawet taka formuła, on świetnie się wtapia, tak jak balsam, troszeczkę jakiegoś kolorytu wyrównuje, no, na pewno nie jest to dla osób, które mają skórę problematyczną, no nie, raczej niczego nie zakryjecie nim, natomiast jest jakiś tam koloryt wyrównany, zobaczcie ten korektor, przecież Shiseido mam ciemniejsze, ale mimo wszystko jego tak się nie rzuca w oczy, więc naprawdę bardzo fajnie ogólnie się w nim czuję i nie czuję się brudna, ani tłusta, ani żadnego dyskomfortu. Więc co Wam mogę powiedzieć? To nie jest produkt, który ja Wam polecam, bo jest milion różnych produktów, a on jest drogi. Ale chciałam sprawdzić ten code 8,
Code 8 i może spróbuję jakieś inne też tej marki produkty. Bardzo fajna, prosta marka, która nie jest przekombinowana, jeżeli chodzi też o design opakowań, więc może jeszcze na moim kanale zobaczycie tę markę w zupełnie innej odsłonie i zupełnie coś innego, nie wiem, czy podkładowego, czy mają różne kosmetyki, więc zobaczę, co uda mi się dorwać, ale trzeba troszeczkę się naszukać. To kupiłam akurat na Zalando. Na Zalando jest kilka rzeczy, resztę trzeba poszukać. Troszeczkę coś znalazłam chyba na Look Fantastic, na Cult Beauty. Trzeba poszperać, nie? Trzeba poszperać, czasami trzeba coś sprowadzić skądś. Takie życie. Dobra, to tyle. Taki jest feedback. Nie jest negatywny. Po prostu nie uważam, że powinnam go negatywnie ocenić, bo ja nadal wyglądam, teraz zobaczcie, się odcisnęłam, wyglądam nieskazitelnie, fajnie, przyjemnie, tak mi się przynajmniej wydaje. No dajcie znać, co o tym produkcie myślicie. Oczywiście macie podlinkowany produkt, więc cenę też możecie łatwo poznać. No i tyle, kochani, ja wracam do swoich obowiązków, bo zmyję makijaż i jeszcze muszę kilka rzeczy zrobić. Także przede wszystkim też zmontować ten film. Więc mam co robić, a Wam życzę miłego dnia, miłego popołudnia, bo oglądacie to o godzinie 18. Albo później, albo rano dopiero. O różnych godzinach możecie oglądać. Ale ja Wam życzę, żeby ten czas był mile ze mną spędzony. I buziaczki. Pa, kochani. A, jeszcze jedna rzecz. Poczekajcie do końca, bo mam taki mały surprise'ik. To moje goodbye nie jest jeszcze końcem. Jest taki śmieszny, krótki filmik jeszcze do obejrzenia. Pa! Good day. I hope you have a good day. Have a good day. I hope you have a good day. Have a good day. Get the negativity out of your face. You want positivity in your space. I hope you have a good day. Have a good day. Now we gonna have a good day. Have a good day. I said we gonna have a good day. Have a good day. Get the negativity out of our face. We want positivity in our space. We gon' have a good day. Ah, have a good day.